Dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Dawno tu nie byłem z tej strony, na jeziorku. I idziemy tu zobaczyć. Brzegiem się przejdziemy. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Czy jest posprzątane, czy jest czysto. Plaża, super. Pojemniki są na śmieciuchy. No. Nawet to z góry nieźle wygląda. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. No idziemy nad jeziorko. Tak jak widzicie, z Areskiem pochodzimy, pospacerujemy, pójdziemy w te trzciny tam. Brzegiem weźmiemy woreczek, znaczy już mam ze sobą. I zobaczymy, jak to wygląda, tak? To wszystko. I tak powolutku będziemy sobie i do lasu, i nad jeziorko chodzić. Coś posprzątamy. Także idziemy tu na dół teraz. Tylko Ares mnie nie chce puścić. Chodź tu. Ares. Idziemy tutaj zobaczyć, jak to tu wygląda. O, ale jest ładnie. Wiatr jest taki, powiem Wam. Nie za bardzo, ale ogólnie jest super. A możemy tu przyjść, skarby poszukać. Jak zwykle same kapsle. Dobra, lecimy tam i zobaczymy, czy tam się coś, wiecie, jakieś brudy, tam nie ma brudów. Tam jest jakiś papiren, to nie bierzemy. Dobra, wyciągam worek, rękawice i może oby nie było śmieci. Ale wątpię to, żeby nie było. Dobra, lecimy. Ale chodź tu. Czekaj na mnie. Jeszcze grzybki są. Jakieś. Ale widzicie, teraz to są takie śmieciuchy. Tu zaczynam zbierać. O. Powoli. Coś tu się zbiera. Takie flasie jakieś. O, w tych trzcinach jest tego trochę. O Boże. Dobra. To będę mógł, to wyzbieram oczywiście. Zawsze to mniej będzie, tak? I plastików, tego wszystkiego. To się źle chodzi. Po tej ścinach się źle chodzi. No. To wszystko jest śmieciuchy takie. A i co zrobić, no? Chodź, zimny, jak ja to wezmę. To jeszcze. Weźmiemy to. I to weźmiemy. O, jeszcze butelkę widziałem. Trochę się nazbiera. Zbieramy jeden woreczek. I na dzisiaj będzie starczy, tak? O. Nie wiem, czy to jest zwrotna, czy nie? Chyba zwrotna, ale to trzeba było umyć. Dobra. No i tak to sprzątanko wygląda. Ale już zawsze troszkę czyściej. Ale leży i mnie pilnuje. Ale jest przyjemnie. I tak powiem Wam, na górę i na dół. Na górę i na dół, no bo tu były śmieci u góry, teraz muszę zejść, bo tu śmieci są na dole. No. O Boże. No, patrzcie, jaka flacha. Następna flacha. No to trzeba odkręcić, wylać foliok. No i tak się zbiera. Pucha
jeszcze coś widziałem. Nie wiem, co to jest. To jest stropian chyba. Jasne. No i powiem wam, jeszcze zrobię parę miejsc. Tu dużo mi, dużo nie będzie. Znaczy, długo tu nie będę, bo jest po prostu za dużo śmieci. Patrzcie tu, jak poukrywane. Widzicie to? I tu flasza jeszcze. Dobra, ja to zwijam. Jak ja to mam zabrać? To by trzeba było... O Boże. Trzeba było jakoś to tutaj... A to jest tak powciskane tutaj. To jest zwrotna butelka. Zwrotna. Spróbować to wylać wodę i... Próbować to zabrać jakoś. Chyba będę miał tego za dużo. O, jakaś przynęta wędkarska. Chcemy tu zobaczyć. No ja. Tam jest papierem. O. No dobra. Puchy są. Można wziąć. Tu co jest? Jakiś plastik. I co tu jeszcze mamy? Mamy tu coś? Nie wiem. No i widzicie, tak chodzę i się nazbiera. No. Daleko nie zaszliśmy. Ale zawsze będzie troszkę czyściej, tak? Idziemy tu do wody bliżej. Tu jest jakaś butla, bo wiecie, niektóre są pełne, nie idzie tego po prostu do wyrzucenia. Do wyrzucenia. O, ktoś sobie nurkował. Tu coś widziałem, a tu. O, właśnie to. Wyleci ta woda. Ale swój! Ej, będzie stały brudny. Wezmę ja to jakoś. Chyba tak. Chyba. Ale z tym, że nie na pewno. Ale z... No nie. Nie wezmę. Do jednej ręki nie ma szans tego wziąć. Chociaż. Dobra, daliśmy radę. No dobra, spakujemy, zobaczymy jak to wygląda. Bo po prostu za dużo tego. Dobra, pakujemy. A co tu jest? Grzybki tu są jeszcze. Maślak sitarz. Jeszcze rośnie. I już zaczyna brakować miejsca, powiem wam. Już chyba będzie na tyle. Więcej chyba nie dam rady. Jeszcze tu przejdziemy kawałek. Zobaczymy. Wychodzić. Maraz, to jest zwrotna raczej. Butelka. Takie wiaderko. O. I tu jest butla. Trzeba ją wylać. Pełna wody. Jest tych śmieciuchów, co? No co zrobić?
Tu już nic nie widzę takiego. Grzybki widzę. Śmieciuchów nie ma. Znaczy, już tam nie wchodzę, ale tu, żeby tu gdzieś po boku była, to jakaś butelka czy coś, to nie ma. Dobra, to idę to chować. A co tu się świeci? Patrzcie, skarby. Odkopujemy skarby. Tak to potem wygląda, widzicie? I jest. Zobaczcie. Tutaj widzicie sobie. Ktoś wepchał i butelcynę. Tylko te denko było widać. Ukryta była. Patrzę po tych wszystkich dziurach, ale dobra. Już chyba nie ma. Muszę wylać tą wodę. I doładujemy to. No i zobaczymy, ile będziemy mieć. Zamiast podziwiać widoki, to śmieciuchy trzeba wpierw pozbierać, a potem będziemy podziwiać. Powiem wam, że już mi się nie zmieści nic. Zobaczcie. Mam tego pełny już. Pełny wór. To są zwrotne, patrzcie, takie. To też są śmieci. Ale mówię, dobra, wezmę osobno. Trzeba by to umyć, to wszystko przygotować. Wywieźć na złom. I butelki oddać. I tak sobie patrzę. Zejdę jeszcze tam na dół. Tam gdzieś musi być pojemnik, tam gdzieś. Poszukam tu jeszcze trochę śmieci, tam jest jakiś śmieciuch. Zobaczymy, czy tu nic, czegoś nie będzie. I lecimy do pojemnika. Już starczy tego, naprawdę. Ma padać tak za jakieś pół godziny podobno. Ale czy będzie padać, to nie wiem. Zobaczymy. Ale jest ładnie, przyjemnie. Tutaj przynajmniej. Bo tu trochę, tu jest las i tego wiatru takiego nie ma. Bo jest taki chłodny wiatr zawsze. Straszny. Dobra. No dobra, to jesteśmy już na miejscu. Czytajcie sobie. To jest zbiornik wody pitnej. Nie wolno się tu kąpać. A tym bardziej śmieci wrzucać, tak? I tego wszystkiego. Syfu do wody. Bo teraz jest trochę spuszczonej tej wody, tak? Bo oni tam brzegi zrobią na drugiej stronie, takie betonowe lepią. Także no powiem wam, jest tego. Bo i to są śmieci, i to są śmieci, i to są śmieci, wszystko. Jak to w domu, jak coś zrobisz i tam, wiecie, pielęgnuje się, tak, i ładnie wszystko wygląda. Potem ktoś przyjdzie, tam, wiecie, wszystko ładnie wygląda, pięknie i tak dalej. Jak to mówią, jak dbasz, tak masz. A jakbyś tego nie dbał o to, to by było już, wiecie, dziadostwo. Po prostu rozsypywałoby się. No, musi człowiek dbać o wszystko, tak? Nie tylko w domu. Nie tylko w domu, u siebie. Po prostu tu też trzeba dbać o to środowisko nasze. Ale jak widać, kawałek sobie przeszedłem i tak dbają właśnie. To nie, to zostawiamy, to bierzemy, to wyrzucimy. Już ja mogę więcej powiedzieć. Tu nie ma co gadać, po prostu to trzeba robić, no. A to nie jest łatwa praca, powiem wam. Idziesz i schylać się. Wolałbym za grzybami się schylać, no. Albo do czegoś innego, a nie na śmieciuchy, ale no cóż, taka moja misja. Chodź tu, Ares. Posprzątamy te brzegi tutaj. Przed zimą może skończymy. A jak nie, no to przecież śnieg spadnie, stopnieje i znowu będziemy sprzątać. Tak, mam trochę surowców wtórnych. No może jakieś 5 zeta z tego będzie, a no, może nawet nie.
Ale dobra, jakoś to uporządkujemy, umyjemy i oddamy do skupu tam, gdzie to powinno leżeć. Tam, gdzie to powinno być. To się nazywa tak zwany recykling. To, co tu są te śmieciuchy. No i... No i co? No i najważniejsze, że jest czyściej, tak? O ten jeden wór śmieci i pół reklamowy. To jest najważniejsze. Trzymajcie się dzisiaj, taki spokojny odcinek. Czy spokojny, to nie wiem, ale wiecie, widzicie tylko te kawałki, co je tam, wiecie. Ale tak idzie człowiek położyć, znowu jakieś tu, jedno, jakiś folioczek, tam folioczek, to wszystko trzeba położyć. A potem im dalej się idzie, tym cięższy się robi ten worek. Także to spróbujcie sami kiedyś, to zobaczycie, jak to jest. To nie jest łatwe. Trzymajcie się. Jak się wam podobało to, co robię, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja uciekam za Reskiem. Tam pójdziemy sobie z powrotem. O, do samochodu. Zdrówka wam, uśmiechu życzę. Czystych lasów, jezior. No i parków i wszystkiego. Wszystkiego tego zielonego, tak? Żeby nie było zanieczyszczone. Do następnego, papa. Gdzie idziemy? Idziemy do autka? Jużeś się nakopał. Nie ma, nikt nie chodzi, powiem. Nikt nie chodzi, także jest spokój, fajnie. Trzymajcie się, papa. Pa.